Justyna Kowalczyk wspomina czasy ciąży. To piękne zdjęcie wykonał jej mąż. Justyna Kowalczyk mierzy się obecnie z ogromną stratą. Śmierć jej męża była bolesnym ciosem. Mistrzyni olimpijska wspomina chwile spędzone z Kacprem. Właśnie opublikowała niezwykłe dla niej wspomnienie, zdjęcie, które wykonał Tekieli, kiedy jeszcze była w ciąży. Hugo, syn pary, urodził się 2 września 2021 roku. Sportowczyni kilka lat wcześniej musiała mierzyć się z bólem po poronieniu, więc narodziny chłopca były dla niej szczególnie ważne. Justyna Kowalczyk wspomina chwilę z mężem. Kowalczyk przeżyła niejedno. Hejt w sieci, ataki stalkerów, ale przede wszystkim, poronienie w maju 2013 roku. Przyznała się do tego w 2014. W szczerym wywiadzie, udzielonym portalowi sport.pl, opowiedziała, co wtedy przeżywała. Poroniłam rok temu w maju, na obozie treningowym. Na samym początku obozu. Właśnie wtedy, gdy się szykowałam do wyprostowania swoich ścieżek. To były przerażające i traumatyczne dni. Byłam wrakiem, to wtedy chciałam rzucić narty, ale uznałam, że muszę to wszystko wypłakać i dopiero potem podjąć decyzję, wyznała Kowalczyk. Kilka lat po tym wydarzeniu, w 2019 roku, w jej życiu pojawił się Kacper Tekieli. To zmieniło wszystko. Teraz Justyna wspomina męża, publikując w mediach społecznościowych archiwalne zdjęcia. Justyna Kowalczyk, miłość i narodziny syna. Kowalczyk i Tekieli związani byli od 2020 roku do śmierci wspinacza. Pobrali się 24 września 2020 roku. Ślub planowali już wcześniej, ale ich zamiary opóźnił wybuch pandemii COVID-19. 2 września 2021 roku w Krakowie przyszedł na świat ich syn, Hugo. Kiedy Justyna była w ciąży, nie zrezygnowała z aktywności fizycznej. Dobrze wiedziała, na co może sobie pozwolić, jednak w sieci wciąż musiała mierzyć się z hejterami, zarzucającymi jej nieodpowiedzialność. Zdjęcie, jakie zamieściła dziś medalistka, pochodzi właśnie z tych czasów. Justyna Kowalczyk pokazała zdjęcie zrobione przez Kacpra. Fotografia, jaka pojawiła się dziś na oficjalnym profilu Kowalczyk, pochodzi z czasów, kiedy była w 7 miesiącu ciąży. Para była wtedy w górach. Zajście z Kościelca. Mgnienie oka temu podpisała zdjęcie. Justyna ma ostatnio zablokowane komentarze, by oszczędzić sobie czytania głosów hejterów, jednak widać, że post i tak został przyjęty bardzo ciepło, ma już ponad 13 tysięcy reakcji internautów. To nie jedyna pamiątka pary. Z podobnego okresu pochodzi inne urocze zdjęcie, pocałunku na sławkowskim szczycie z 7 sierpnia 2021 roku. Znajdziecie je poniżej.